Przyznam się, że emocje wzięły już górę. Podczas sesji był moment, w którym radni głosowali nad przesunięciami w budżecie. Niestety okazało się, że będzie prezent, mogę to tak nazwać już teraz, w kwocie 1 400 000 zł na 1 000 zł na parking, który będzie przy strefie ekonomicznej. Mnie sprawa bardziej bulwersuje z tego względu, oczywiście inwestycje w naszej gminie są potrzebne, ale jeśli ja byłam ostatnio na komisji edukacji i słyszę, że punktu przedszkolnego w Pustolinie nie może być z tego względu, że brakuje nam funduszy, tak? Oni są, jest okej. Przyznam szczerze, że no niestety, jako sołtys, jako rodzic nie zgadzam się z głosowaniem, które było, z inwestycją, która jest planowana, z tego względu, że brakuje nam w budżecie 20 tysięcy, 30 tysięcy na punkt przedszkolny, który bardzo dobrze prosperuje pod wodzą pani dyrektor zespołu szkół w Czerwinie. No a zostaje jednak zamknięty. Teraz te dzieci zostaną w domu, część z nich pójdzie już osiągnęło tutaj obowiązku szkolnego, no ale cała reszta zostaje w domu. No i dlatego byłam tak zdenerwowana, musiałam wyjść, uspokoić się, po czym oczywiście wróciłam jeszcze na sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.